Artur, widzę, że znalazłeś dla nas jakiegoś hita. Powiedz nam, o co chodzi, skąd twoje rozradowanie w głosie? Firmy maszynowe, jak zaraz wam pokażemy, starają się w najróżniejszy sposób walczyć z brakiem dostaw, z przerwanymi dostawami. I nawet firma Amazon znalazła swój sposób, i to jest po pierwsze sposób na przechytrzenie tych tak zwanych łańcuchów dostaw, po pierwsze, a po drugie jest to też sposób bardzo ekologiczny. Znaleźliśmy w bardzo renomowanej firmie Amazon rozwiązanie. Tomku, może pokażesz? Proszę. Można sobie zamówić taką deskę. Jest nawet tutaj numer seryjny, widzę, gdyby ktoś potrzebował. Tak, z tyłu za redlicami, za kółkami dociskającymi. Można sobie zamówić taką deskę wyrównującą, ewentualnie wystrugać samemu. Świetne rozwiązanie. Jak myślisz, ile kosztuje? Bo cena pewnie w euro. No jeśli zamówilibyśmy to w Amazonie, to pewnie tanio by nie było. Natomiast jeśli mamy gdzieś pod ręką kawałek deski, no to możemy kupić taki rozsiewacz Amazonek, przykładowo Katia 3000, dużo taniej, bo sami sobie dorobimy ten ekologiczny element. Ciekaw jestem, jak z korozją, jak myślisz? Ja bym się bardziej martwił o korniki. Czyli jakaś impregnacja i dopiero wjeżdżamy w pole, jak rozumiem, tak? Tak, ale to też nie jest drogi szpas, że tak powiem, ponieważ znajdujemy się na terenie województwa opolskiego. Nie jest to drogie, żeby sobie jeszcze jakąś bejcą przejechać tą deskę. Choć idziemy szukać kolejnych takich hitów. Ciekawe, czy coś uda się nam jeszcze znaleźć. Śledźcie.